śledczy byli dobrej myśli. Zgłosiło się kilku świadków, którzy widzieli podejrzanego. Niektórzy z nich nawet z nim rozmawiali i byli skłonni wynająć mu pokój. Imię i nazwisko się zgadzało. Funkcjonariusze dysponowali zdjęciem domniemanego sprawcy. Co prawda średniej jakości, ale zawsze. Cześć, ja jestem Marcelina, a to jest kanał o tematyce kryminalnej. Dziś my sobie opowiemy o sprawie ze Stanów. Mało znana sprawa, moim zdaniem ciekawa, ale mówię tak chyba za każdym razem. Staram się zawsze opowiedzieć Wam coś mało znanego. Nie lubię, kiedy tematy się powielają. Na tą kryminalną zagadkę z pewnością nie wpadłabym, gdyby nie Israel Kiss. Pewnie część z Was wie, o kim mówię. Jednak jeśli należysz do grona osób, które nie słyszały jeszcze o tym seryjnym mordercy, to nic straconego, znajdziesz jego historię na moim kanale. Link znajdziecie w opisie. Dźwięk nie jest tam najlepszy, jednak myślę, że warto poznać tego człowieka i część jego ofiar, tych, o których wiemy. Jego historia jest zwykła i niezwykła. Każdy ma jakiegoś seryjnego mordercę, który w pewnym sensie go interesuje, fascynuje. W moim przypadku jest to właśnie Israel Kiss. Nie będę się tu rozwodzić na ten temat, czemu on jest tak interesującą postacią. Zeszłoby mi chyba trochę długo, więc przejdźmy do dzisiejszego naszego tematu. Uprzedzę jeszcze tylko, że jeśli będą pojawiały się momenty, których nie wszyscy chcą słuchać, czyli jakieś opisy obrażeń lub coś drastycznego, uprzedzę wcześniej, żebyście tam sobie parę sekund do przodu przerzucili. 24 maja 2004 roku dla większości pracowników firmy Carter & Douglas był zwyczajnym dniem pracy. Jednak kilka osób zaniepokoił brak obecności jednego z pracowników. Koledzy z pracy, jak i sam szef, wiedzieli, że Al nie planował urlopu ani dni wolnych, tym bardziej w ten poniedziałek. Współpracownicy kilkukrotnie próbowali połączyć się z telefonem Ala, domowym i komórkowym, jednak mężczyzna nie odbierał. Minuty zamieniły się w godziny, niepokój wzrastał, tym bardziej, że Al mieszkał sam i lata młodości miał już za sobą. Sprawdzono w dokumentacji, kto widnieje jako kontakt w nagłych przypadkach. Osobą wskazaną była siostra Ala, Barbara. Barbara mieszkała w Virginii i zwyczajnie nie miała możliwości sprawdzić osobiście, co dzieje się w domu jej brata w Colorado. Kobieta nie miała kontaktu z bratem w ciągu tego dnia, wykonała kilka telefonów pod jego numery, ale jednak nie podnosił słuchawki. Zaniepokojona zgłosiła sprawę policji w Aurora, gdzie mieszkał Al. Funkcjonariusze udali się na miejsce, aby sprawdzić, czy mężczyzna jest bezpieczny. Al był właścicielem jednego z domów szeregowych, które znajdowały się na Helen Street 2002B. Drzwi były zamknięte, brama garażowa również. Nikt nie reagował na pukanie. Funkcjonariusze, obawiając się o zdrowie i bezpieczeństwo 53-latka, podjęli decyzję o wejściu do domu. Pomieszczenia na parterze nie budziły żadnych podejrzeń. Sypialnia na piętrze również wyglądała zwyczajnie. Na tych dwóch kondygnacjach nie znaleziono Ala. Do sprawdzenia została jeszcze piwnica. W jednym z jej pomieszczeń odkryto ciało, ciało mężczyzny pasujące do opisu właściciela domu. Oakley Albert Kate Jr. urodził się 7 maja 1951 roku w Północnej Karolinie. Oakley, nazywany przez wszystkich Alem, miał siostrę Barbarę. Mama rodzeństwa zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci, natomiast głowa rodziny Oakley Senior zajmował się dresurą psów. Miał swoją własną szkołę, gdzie prowadził zajęcia właśnie dla czworonogów. Mama Ala zmarła, gdy ten miał 18 lat. Nie udało mi się ustalić, co było przyczyną jej śmierci. Czy miało to wpływ na Ala? Z pewnością jakiś tak, ale był już w dużej mierze ukształtowanym młodym człowiekiem. To zdarzenie nie miało wpływu na dalszą edukację mężczyzny.
podjął studia na kierunku administracyjnym. Po ich ukończeniu podjął pracę w Salt w okolicy Richmond w Virginii. Firma zajmowała się usługami inżynieryjnymi, budowlanymi, środowiskowymi oraz eksploatacyjnymi i konserwacyjnymi. Jej początki to związek z testami elektrycznymi i obsługą systemów tramwajowych. W okresie, kiedy pracował tam Al, powinniśmy się bardziej skupić na elektrowniach jądrowych, bo to właśnie tam zaczynał Al, co prawda za biurkiem. Powoli pnąc się po szczeblach kariery, przemieszczał się po Stanach, a nawet krajach. O jego życiu w tym okresie niewiele wiadomo. W 1976 roku, mając 25 lat, poślubił swoją sympatię z czasów liceum, Gail. Ona miała wówczas córkę z poprzedniego związku, z którą Al miał bliskie relacje aż do śmierci. I mimo iż Gail i Al rozstali się po 12 latach, pasierbica utrzymywała relacje z ojczymem do samego końca. W związku ze swoją pracą mężczyzna przemieszczał się po kraju, aż do czasu, kiedy osiadł w Colorado w okolicy Denver, w mieście Aurora. Było to w 1998 roku. Kupił jeden z domów szeregowych, okolica była dość atrakcyjna, typowo podmiejska. Na osiedlu królowały domy właśnie szeregowe oraz wolnostojące. W okolicy znajdowała się baza wojskowa, a dokładnie sił powietrznych oraz park stanowy Sherkirk. Blisko była autostrada międzystanowa 225. Al lubił to miejsce, podobało mu się ono, było dużo świeżego powietrza, mógł spełniać swoje pasje. Dom był dość spory, jak na jedną osobę, dwa piętra, to znaczy piętro oraz parter plus piwnica, w której było sporo miejsca, mimo że jej część zajmował garaż. W 2000 roku, po 2 latach samotnego mieszkania, Al stwierdził, iż dom jest dla niego za duży, piwnica może być osobnym mieszkaniem, które poprzez bramę garażową ma osobne wejście i daje wystarczający komfort, aby ktoś mógł tam zamieszkać. Przy okazji wsparcie finansowe też się przyda. Po pewnym czasie od przeprowadzki Al został zwolniony z powodu redukcji etatów. Z pewnością musiał być to swego rodzaju cios, ponieważ mężczyzna pracował w tej firmie związanej właśnie z elektrowniami ponad 30 lat. Al postanowił znaleźć nową pracę, nie załamywał się i tak związał się z firmą Carter Douglas około roku 2002. Al był spokojnym, przyjaznym facetem, który miał zainteresowania i pasje. Pierwszy współlokator mieszkał z Alem do maja 2004 roku. Panowie mieszkali ze sobą więc dość długo. Z informacji wynika, iż żyło im się pod jednym dachem całkiem dobrze, bezproblemowo, w harmonii. Wiemy jednak, iż wynajem nie trwa wiecznie. Trzeba pójść na swoje, a jeśli nie w tą stronę, to może zmiana pracy i dążenie do własności. Tego, co współlokator Ala zamierzał zrobić ze swoim życiem, nie wiem. Przyznam szczerze, że nie zgłębiałam tematu. Jasne jednak jest to, że Al nie planował mieszkać sam. Mimo iż mężczyzna poznał kogoś, spotykał się z kobietą od początku 2004 roku, ich relacja chyba nie była na takim poziomie, aby planować wspólne mieszkanie, a może po prostu nie chcieli mieszkać razem. I tak Al zamieścił ogłoszenie w sprawie wynajmu. Źródła różnią się co do tego, gdzie mężczyzna zamieścił ogłoszenie, a może właściwszym stwierdzeniem będzie w ilu miejscach. Myślę, iż większego znaczenia to nie ma, ponieważ wszystko wskazuje, iż morderca korzystał z ogłoszenia, które ukazało się w Bibliotece Medycznej Uniwersytetu Colorado. Linda, partnerka Ala, słyszała jedynie o nowym najemcy. Miał być eleganckim panem w średnim wieku. Z opowieści Ala wynikało, iż przyjechał ze wschodniego wybrzeża, pomieszkiwał kątem u siostry, pracował w banku West Fargo.
Linda nigdy osobiście nie spotkała Roberta Coopera. Wiadome jest, że pierwszy kontakt ten człowiek nawiązał z Alem 19 maja. Kobieta wiedziała jednak, że mężczyzna, ten Robert, chciał wprowadzić się w miarę szybko, był gotów podpisać umowę, zapłacić kaucję oraz pokryć rachunek za pierwszy miesiąc niemal natychmiast. Nie ma się zatem co dziwić, że Al zdecydował się właśnie temu mężczyźnie wynająć dom. Obeszło się bez negocjacji, panowie byli w podobnym wieku, a i nic nie wskazywało, aby najemca miał problemy finansowe, co z pewnością jest kluczowe w takich sytuacjach. Linda 22 maja 2004 roku wybierała się na wycieczkę. Al rano zawiózł ją na lotnisko i para umówiła się, że pozostaną w kontakcie telefonicznym. Kobieta zaraz po lądowaniu zadzwoniła do partnera. Było to około 15:30. Rozmawiali ze sobą chwilę i tu mamy pewną nieścisłość. Jedne źródła twierdzą, iż Al zachowywał się zwyczajnie, inne natomiast, że był przygaszony, małomówny. Jaka jest prawda? Moim zdaniem na różnicę w interpretacji rozmowy Lindy z Alem mógł mieć wpływ czas, a konkretnie analiza przez Lindę tej rozmowy. Albo zwyczajnie media mogły chcieć dodać trochę sensacji i dramatu. Kolejne informacje mamy z dnia 24 maja. Jest to poniedziałek. Mężczyzna nie zjawił się w pracy. Została poinformowana Barbara, a następnie policja. Funkcjonariusze, którzy znaleźli Ala w piwnicy jego domu, twierdzą, że było to najbardziej zapadające w pamięć i okrutne miejsce zbrodni. Ściany w pomieszczeniu były zbryzgane krwią. Mężczyzna leżał twarzą do podłogi. Jeśli ktoś nie chce znać szczegółów, proszę o jakieś 10 sekund do przodu. Już na pierwszy rzut oka było widać, że ofiara została uderzona w głowę. Al został dźgnięty nożem około 22 razy. Mowa jest o dość dziwnych obszarach, takich jak oczy i ich okolice, uszy. Jeśli się nie mylę, mowa jest też o przebiciu bębenków, uszkodzeniu błędnika. Oprócz tych obrażeń Al miał jeszcze rany na ramionach, szyi i tułowiu. Al był torturowany, o czym świadczył sposób skrępowania jego ciała. Ręce w nadgarstkach były związane ze stopami za plecami. Mężczyzna miał obrażenia również na stopach, co zaskoczyło śledczych, jak i lekarza przeprowadzającego autopsję. Nam oczywiście może to nasuwać czasy milicji, wczesnej policji, czy zbrodnie, a raczej tortury wojenne. Jednak w Stanach chyba nie jest to taka dość powszechna metoda, chociaż wiem, że też zdarzały się właśnie przesłuchania z użyciem takich metod. Śledczy dość szybko skojarzyli właśnie te poobijane i pokaleczone stopy ze sposobami przesłuchań, tortur właśnie w Europie. Po ujawnieniu ciała oczywiście sprowadzono techników. Dom został solidnie wysprzątany przez mordercę, ale funkcjonariusze skrupulatnie i dokładnie badali miejsce zbrodni, co oczywiście przyniosło rezultaty. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy i śledczym, i później technikom, jest zlew. Kilka noży, ta liczba waha się w zależności od źródeł, max mówimy o 12, długopis, szklanka, klucze od samochodu i szczotka, czy też gąbka do zmywania, moczą się w wyżej wspomnianym zlewie, zalane wybielaczem. Swoją drogą liczba noży jest dość imponująca, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę połowę tej liczby, to i tak jest dużo. Technicy po przebadaniu domu wysnuli dość ciekawe wnioski, nie mam tu szczegółów na jakiej podstawie. Napastnik korzystał z łazienki ofiary, brał prysznic, po czym odpływ i brodzik zostały potraktowane wybielaczem. Jadł żywność ofiary, spał w łóżku Ala i chodził w jego ubraniach.
koszu na śmieci zostaje znaleziona umowa najmu między Robertem a Alem. Wszelkie dane podane przez najemcę są fałszywe. Numer ubezpieczenia należy do starszej kobiety, która nie jest w żaden sposób związana z Alem. Nie ma też związku, zdaje się, z mordercą. Numer telefonu podany jako kontakt, nie numer, z którego dzwonił morderca, związany jest z uniwersytetem. Dokładnie nie powiem Wam, czy należał do biblioteki, czy innej instytucji uniwersyteckiej. Dalej mamy numer telefonu, z którego kontaktował się najemca. Tu również zbyt wiele nie ma. Telefon na kartę, bez rejestracji, co w 2004 roku nie było niczym niezwykłym. W toku śledztwa udało się ustalić, gdzie został zakupiony aparat. Bardzo ciekawe jest to, że uruchomiono go i włożono do niego kartę po 30 dniach. Niektóre źródła mówią, że tyle przechowywano nagrania z monitoringu sklepu. Mnie wydaje się to dość mało prawdopodobne, to znaczy to, aby nagrania tak długo przechowywano, zazwyczaj te taśmy się dużo szybciej nadpisują, ale nie ma to znaczenia. Istotny jest fakt, że użyto telefonu, kiedy morderca miał pewność, że wszelkie ślady z kamer po nim zaginą. Lekarz jest zdania, że do śmierci Ala doszło po kilku godzinach od rozmowy z Lindą. Nie ulega również wątpliwości, że mężczyzna przed śmiercią był torturowany przez dłuższy czas. Z miejsca zbrodni zginął telefon ofiary oraz samochód. Śledczy zaczynają od poszukiwań auta i samochód znajduje się dość szybko. Jest zaparkowany kilka przecznic od domu Ala. Wewnątrz auta znaleziono wyciąg z bankomatu. Zostaje sprawdzone konto mężczyzny. Śledczy dowiadują się, iż napastnik wypłacił w bankomacie z konta Ala jedynie $1000. Z dostępnych informacji wynika, że spokojnie mógł wypłacić więcej. Bliscy Ala są pewni, że mężczyzna podałby PIN do karty. Niepotrzebne byłyby żadne tortury czy nawet przepychanki. Zdaje się, iż celem mordercy wcale nie były pieniądze. Po znalezieniu auta i odnalezieniu w jego wnętrzu potwierdzenia wypłaty, sprawdzono nagranie z monitoringu. Osoba, która wypłaciła pieniądze, miała na sobie maskę narciarską albo kominiarkę. Nie bardzo można było stwierdzić z tych nagrań, czy też ujęć, w jakim wieku był napastnik. Postanowiono spróbować nawiązać połączenie z telefonem Ala lub osoby, która to miała wynająć od niego mieszkanie. Co ciekawe, telefon Ala był w zasięgu. Połączenie zostało przyjęte. Rozmowa się odbyła. Rozmówca był osobą bezdomną, przebywającą w innym mieście, ale w tym samym stanie. Człowiek ten znalazł telefon w budce telefonicznej w okolicy, gdzie przybywało sporo bezdomnych. Ten zabieg z pewnością był celowy. Morderca zabawiał się ze śledczymi. O sprawie zrobiło się głośno. Do funkcjonariuszy zgłaszały się osoby, które miały przyjemność lub nie poznać Roberta, najemcę. Mężczyzna oglądał pokoje do wynajęcia u kilku osób. Osób, które zamieściły ogłoszenie właśnie w bibliotece uniwersyteckiej. Dlatego też uważa się, że to właśnie tam Robert znalazł ofertę Ala. Wygląd, wiek, pochodzenie, te istotne aspekty najemcy różniły się w każdej z relacji świadków. Robert nie zmieniał imienia i nazwiska, ale zmieniał wygląd, akcent i sposób bycia. Świadkowie widzieli w nim raz mężczyznę w wieku 35 lat, innym razem 50-latka. Długie włosy, krótkie. Jednego razu chodził o lasce, innym razem nie. Wśród tych wszystkich sprzeczności, bo dochodził do tego ubiór, sposób bycia i tym podobne szczegóły, jedna z osób, która chciała wynająć pokój Robertowi, stwierdziła, że mówił z akcentem europejskim. Nawet posunęła się o krok dalej, twierdząc, że sposób mowy wskazywał na Europę Wschodnią i język rumuński. Nie ma zbyt wielu informacji, skąd ta osoba mogła rozpoznać akcent. Śledczy jednak podali tą informację do publicznej wiadomości.
w domu Ala udało się znaleźć ślady DNA. Ponoć było tego niewiele, ale wystarczyło, aby wprowadzić je do bazy danych. Znaleziono również ślady palców, czyli linie papilarne. Wprowadzono wszystkie te ślady mordercy do bazy danych, do baz danych, jednak nie było żadnych trafień. Do śledztwa włączyło się FBI, został sporządzony portret, charakterystyka napastnika. Pierwszym punktem jest ta kwestia pochodzenia i akcentu wschodnioeuropejskiego. Wspomina się o tym, że napastnik mógł pochodzić z New Jersey. Jest to spowodowane właśnie sporą ilością mieszkańców z korzeniami europejskimi na tym obszarze. Uważa się również, że mógł w jakiś sposób być związany z bankiem Wells Fargo, Uniwersytetem Medycznym Colorado, mógł mieć krewnych w okolicy Aurory. Podejrzewa się również, że mógł chcieć w przeszłości zostać policjantem. Na stronie FBI możemy znaleźć opis wyglądu fizycznego tego człowieka. Tam można się dowiedzieć, że podejrzany miał włosy w kolorze czarnym lub brązowym, oczy brązowe albo orzechowe, kolor skóry jasny, biały, wzrost około 177 cm, waga około 80 kg. Zdaniem sąsiadów napastnik opuścił dom Ala w niedzielę rano. Co interesujące, był on widziany przez sąsiadów już wcześniej. Jedna z sąsiadek twierdziła, że unikał kontaktu wzrokowego i z całą pewnością nie utykał na nogę i nie chodził o lasce. Partnerka Ala, która, tak jak wspomniałam, nie poznała Roberta, poinformowała śledczych, że była sytuacja, kiedy przyszła do domu Ala, a Robert właśnie go oglądał, to znaczy tą piwnicę. Kobieta potrzebowała skorzystać z toalety i udała się tam niezwłocznie. Kiedy schodziła po schodach z piętra, przyszły najemca wychodził właśnie z domu. Zdaniem kobiety zachowanie tego człowieka było dziwne. Nie odwrócił się, by się z nią przywitać czy też pożegnać. Linda widziała jego profil przez okno, kiedy opuścił już dom. Jej zdaniem był elegancko ubranym mężczyzną w średnim wieku, podpierającym się laską. Oczywiście Linda w tamtym czasie nie miała żadnych podejrzeń względem najemcy. Wyszła z założenia, że ten się spieszył. Dopiero po czasie uświadomiła sobie, że nie chciał, aby zobaczyła jego twarz. Skąd w tej całej sprawie wziął się nam wspomniany Israel Kiss? Zdjęcie spod bankomatu, gdzie Robert wypłacał pieniądze z konta Ala, jest publikowane również do sprawy Kisa. Wydaje mi się, że w materiale właśnie o Izraelu ja również wykorzystałam to zdjęcie i byłam pewna, że jest to Kiss, ponieważ on również wypłacał pieniądze z bankomatu z konta Samanty. Jakiś czas temu, szukając nowych doniesień o Izraelu, trafiłam na sprawę Ala, co mocno mnie zdziwiło. Właśnie to zdjęcie pojawiło się w obydwóch sprawach. Początkowo sądziłam, że udało się ustalić kolejną ofiarę Izraela. Nie udało się. Były podejrzenia, ale badania to rozwiały. Zdjęcie zostało. DNA i linie papilarne nie pasowały, a jak to stwierdził jeden ze śledczych, Izrael nie podrzucał DNA. Doszukiwano się oczywiście podobieństw między morderstwem Ala a Izraelem, sposobem jego działania i oczywiście można by znaleźć kilka wspólnych punktów, tyle że Izraelowi, z tego co wiemy, towarzyszyły pobudki seksualne. Kiss obserwował swoje przyszłe ofiary, ale nie przypominam sobie, żeby trwało to kilka dni. Również nie wchodził z nimi wcześniej w interakcję. On faktycznie planował zbrodnie na długo przed ich dokonaniem, jednak ofiary były przypadkowe. Planował, że kogoś zamorduje, w jaki sposób to zrobi.
On lubił dusić swoje ofiary, ale nie wybierał sobie ofiar z dużym wyprzedzeniem. Raczej był to impuls. Zresztą w sprawie Izraela również pojawiło się nieprawdziwe zdjęcie. Zdjęcie Samanty. Teoretycznie pośmiertne, które było po prostu tworzone chyba do jakiegoś programu, jeśli pamięć mnie nie myli, tam w tym materiale opowiadam o tym trochę szerzej. Zabójstwo Ala było podyktowane sadyzmem, upajaniem się cierpieniem ofiary. Bicie po stopach jest ponoć niezwykle bolesne i nie pozostawia zbyt wielu śladów. W wywiadzie detektyw Sobieski mówił, że na stopach Ala były widoczne obrażenia. Można jedynie domniemywać, że napastnik nie tylko dopuszczał się w takim razie bicia mężczyzny po stopach. Mimo wielu prób ustalenia, kim był Robert, po dziś dzień sprawa morderstwa Ala nie została rozwiązana. Szukano wśród morderców, pośród innych nierozwiązanych spraw. Próbowano nawet powiązać te zdarzenia z poprzednią pracą Ala w elektrowni jądrowej, bo tam też doszło do morderstwa jednego z pracowników. Jednak nie udało się to. Al stał się celem przez przypadek. Robert szukał ofiary, oglądał kilka domów, nim zdecydował się wynająć piwnicę u Ala. Śledczy uważają, że Al nie był pierwszą ofiarą Roberta, ale przypadkową. Myślę, że warto jeszcze wspomnieć o portretach pamięciowych. Dostępne są dwa. Jeden z nich przedstawia mężczyznę w średnim wieku, takiego, któremu bliżej do 50 albo i 60. Drugi zaś młodego człowieka, powiedziałabym, że między 25 a 35 rokiem życia, plus progresja wiekowa właśnie tego młodszego mężczyzny. I o ile rozumiem, że sąsiedzi i Linda nie są w stanie podać szczegółów wyglądu Roberta, o tyle nie do końca rozumiem, jak te osoby chętne wynająć mu mieszkanie, które przecież musiały z nim spędzić kilka minut, a może kilkanaście, nie potrafią spójnie stworzyć portretu. Główną różnicą jest nos, który ma niestety znaczenie. Oczywiście rozumiem, że Robert zmieniał wygląd, sposób bycia, jednak pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zmienić. No chyba, że w grę wchodził tu jakiś super ekstra makijaż albo inne cuda. Najbardziej przykre w tej sprawie jest to, że Al był torturowany. Jest to przerażające. Napastnik pastwił się nad nim przez kilka godzin. Mam nadzieję, że mimo upływu tych lat, za chwilę będzie 20, morderca Ala się znajdzie, że śledczym uda się go schwytać i poniesie zasłużoną karę. Na dziś, kochani, to już by było wszystko. Jeśli lubicie spędzać ze mną czas, jeśli lubicie, jak opowiadam wam kryminalne historie, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie kanał, polubicie ten materiał. Zapraszam was w przyszłym tygodniu. Myślę, że będzie bardzo ciekawa sprawa. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Cześć.